Zakonnice całe życie pracują w służbie wiernych i potrzebujących, niejednokrotnie tracąc własne zdrowie i siły. Okazuje się jednak, że często po 40 latach pracy kobiety te zostają z pustymi kieszeniami. Na jaw wyszło, jakie emerytury przysługują zakonnicom w Polsce, to niewiarygodne. Zakonnice dostają w większości emerytury minimalne, jak przekazał portal money.pl, konferencja wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń, zakonnych, KWPŻZZ. W Polsce skupia zakonnice w 105 zgromadzeniach, gdzie żyje około 17 tysięcy. Zakonnic czynnych, czyli należących do grup, które wychodzą na zewnątrz i wykonują pracę m.in. w domach opieki czy szkołach. Na jaw wyszły szczegóły dotyczące emerytur, jakie otrzymują seniorki z zgromadzeń zakonnych, jeśli pracowały na przykład w szkole, zwykle były zatrudnione na umowie o pracę, a więc ich aktywność zawodowa została udokumentowana, dzięki czemu mogą liczyć na sprawiedliwe wyliczenie świadczenia. Jednak takich sióstr jest zaledwie około 2000. Reszta zakonnic często wykonuje swoją pracę bez umowy, a w chwili przejścia na emeryturę liczyć może zaledwie na najniższe świadczenie. Zakonnice zostają niemal z pustymi rękami. Środki na składki emerytalne dla członków zgromadzeń pochodzą z Funduszu Kościelnego, który zasilany jest z kolei z budżetu państwa, czyli opłacają go podatnicy. Składki te naliczane są od najniższego wynagrodzenia. Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Co ciekawe, księża mają w tym przypadku dużo więcej praw, a ich emerytury niejednokrotnie są dużo wyższe od emerytur zakonnic. Jedna z sióstr za 40 lat pracy nawet nie doczekała się 1000 zł. Ze składek nie udało się tego uzbierać. Na szczęście są przepisy o tej minimalnej emeryturze, którą teraz otrzymuje. Ksiądz może podwyższyć podstawę ubezpieczenia. Oczywiście pieniądze z tacy są nie do ruszenia. Może jednak tak zrobić z pieniędzmi za tak zwane intencje mszalne czy pogrzeby. Nie mówię już o księżach pracujących zawodowo, wyznała jedna z sióstr z KWPŻZZ w rozmowie z money.pl. Na temat emerytur zakonnic wypowiedział się w rozmowie z money.pl były ksiądz jednej z wrocławskich parafii. Przyznał, że to ogromny problem dla wielu sióstr, a jeśli zdecydują się zrezygnować z życia w kościele, zostają często niemal z pustymi rękami. Nawet jeśli pracują za murami, to wszystko oddają zgromadzeniu. O każdą złotówkę muszą się prosić u sióstr przełożonych. Księża z kolei mogą dysponować dość swobodnie tym, co wypracują. Już na emeryturze też wszystko oddają zgromadzeniu. Sytuacja jest inna, kiedy zdecydują się, podobnie jak ja, opuścić kościół. Wtedy zostają z niczym, powiedział Rafał. Były ksiądz jednej z wrocławskich parafii. Źródło: money.pl. Następny artykuł.